Dzień dobry moi milusińscy. Widzę, że FPS-y nie pomagają nam za specjalnie, ale to nic, bo Włochom też nic nie pomoże. Wypowiadamy dzisiaj wojnę, moi drodzy. Odcinek dzisiaj będzie trwał tyle, ile trwać będzie. Widzę, że FPS-y lecą na łeb na szyję. Ktoś jeszcze sugerował, żeby wypierdzielić, może nie rzeki, a Wisinka czy coś takiego. Ktoś pisał, że to ponoć wypierdziela jakieś rzeczy. Nie wiem, gdzie to jest. Wszystko jest do dupy z grafiką, zobaczcie. W sumie nie wiem, czemu tak się dzieje. Zwykle to działało dobrze, a teraz jakoś do dupy. Synchronizacja pionowa, nie wiem do czego to służy. A co się stanie? O, niech to pies! Zostaw synchronizację pionową w takim razie. Coś się wywaliło na głupi rej. Dobra, trudno. Polecimy. Zbliżę sobie grę. I czas wezwać wojnę z wypowiedzeniem sojuszników. Niech to pies. Właśnie straciliśmy wszystko. Wszystkie dywizje naprzód. Na tempie 4. Co się wydarzyło teraz? Wszyscy walczymy z wszystkimi. I o to chodzi. Puszu, puszu. Tu będzie. I tutaj też będzie zaraz. Trochę chujowo. Myślę, że będzie lepiej. Te niezrealizowane importy teraz będą wszędzie. Stal. Jest nieźle. Ropa też. Wszystko idzie super. Dobra, lecimy. ZSRR powzywał swoich papetów. O, niech to pies, ale się was tu nagle pojawiło dużo. O, niech to. Myślę, że to nie będzie aż takie proste, jak się spodziewałem. PRL, naprzód! Na ataku! Myślałem, że uda mi się przebić przez linię Marzinota, jednak nie. Straciłem dominację powietrzną tutaj. Potrzebuję więcej samolotów. Tylko nad samymi Alpami. Wy. W tym sposób latacie. Mają tu trochę myśliwców, ale to nic. Kiedyś was przełamiemy w końcu. Niestety pewnie nie. Ford 10 Ignacy. Super zabawa. Najlepsza. Nie bawiłem się tak świetnie, nie wiem od kiedy. Od dawien dawna. Może po prostu przerwij te dwa ataki głąbie. Wstrzymaj się tu. Który jeszcze atakuje? Ty. Wstrzymać się. Wstrzymaj wszystkie dywizje. Wstrzymaj wszystkie dywizje. Dobra. Kozak. Cóż to za niezrealizowane importy? Jakieś tam pewnie. Dobra, tu się przerżnęliśmy. O to chodzi. Po raz kolejny zdobywamy Włochy. Niemcy wschodnie są w kominternie. Wybornie. Tak, teraz nie produkujemy niczego, bo nie mam żadnego surowca. To ważne. Niemcy wschodnie dołączyły się do wojny. To dobrze. Ej, serio? Naprawdę nie możecie się przebić? Z jednego punktu? O kurwa, ale to jest ciężkie do zbicia. Dobra, wstrzymać się. Nawet jakiegoś centralnego punktu nie złamie? Ciekaw jestem, gdzie są asy. Dobra, Niemcy weszły do wojny. A my jedziemy tutaj z kurwami. Teraz trzeba czekać tylko na Dangerous Naval Invasions. O, jak miło. Rozpierdolić ich tu. Dobrze. O, tu możemy jakieś samoloty wystawić jeszcze, nie? Co ja mam? Jakieś bliskie wsparcie, patrzcie. Wystaw ich do stów. Kozak, nad Grecję. Nie lubię tego nowego systemu wystawiania samolotów. Niby jest intuicyjny, ale jednak nie. Nie przepadam za nim. Czy jestem spuszowany przez Greków? Ale wstyd. Ci się tu duszą, a ja ich nie mogę dojechać, patrzcie. To jest wstyd już, no. Cóż to za generał w ogóle? Nawet niezły jesteś. Spróbujmy jeszcze jedno natarcie. Nie, no to jest bez sensu. Nie są tak okopani, że ja się obsram, a nie ich zrobię. Jeszcze ich tu siedzi od cholery jeszcze trochę. Bez sensu. No, samolot bliskiego wsparcia nie mam. Niech to pies. Coś tam pomagamy, patrzcie. Coś tam nawet strzelamy do nich, z tych samolotów bliskiego wsparcia. Ci się zaraz powinni podusić tu, bo już są zmęczeni. Grecy powinni upaść też. Niestety tu się pojawia coraz więcej dywizji. Zatem dobra zmiana. Schodzisz z frontu. Waszym zadaniem jest wejść tutaj. Misja. Zrobić rozpierdol. Szybko. Czerwoni zostają tylko na froncie.
Czerwoni mają za zadanie trzymać front. To jest wasze zadanie teraz. Mhm. Nie chcę nawet na to patrzeć. Zdobyliśmy jakieś surowce tutaj? Patrzcie, coś zdobyliśmy. Nadal moje fabryki pewnie ssają pały. A, dokładnie. Ej, wybornie, dawaj mi tu jakiś tych zmechów dzielnych. Musisz jechać do Rzymu. To jest wasze zadanie od teraz. Nic mnie nie obchodzi, jakim cudem to zrobicie, ale to zrobicie. Go. Hiszpania dołączyła do aliantów? A, ta Hiszpania. A, bo ta Hiszpania dostaje w dupę. No tak, to by się zgadzało. Mhm. Ciekawe jestem, ile wy macie w ogóle National Unity. Duże. Boli dupa. Nie lubię, jak macie duży National Unity. Puszu, puszu. Wszyscy mocno. Nie mogę się przebić przez ich dywizję, z tego co widzę, albo oni przez moje, nie jestem pewien. Dobra, Włosi powinni za moment ci upaść. A jak upadną Włosi, to z tamtej strony wejdziemy sobie tam. Jak wygląda tutaj sytuacja? Zachodnie Bałkany i Alpy są pod groźbą desantu. To nie fajnie akurat. Tam zadusiliśmy, widzę, że jedną dywizję już. Teraz ważne info, musicie zaatakować tu. Wybornie, powinni pęknąć zaraz. Serio? Jak wy się jeszcze trzymacie? Przecież już nie macie wyposażenia tam, nie powinniście przynajmniej mieć. Dobra, tutaj się przerżnęliśmy. Ancona widzę, że trochę się jeszcze trzyma. Nie wiem jakim cudem, ale się trzyma. I ten porcik tutaj się jeszcze trzyma, genueński. A my zaczynamy się wbijać w góry powoli. Jak tam nad Włochami się dzieje? O kurwa, ale tu samolotów mają. Wefruwać tutaj. I stąd wfruwajcie tu. Trzeba im opanować lotniska. Imperium Mandżuka kapituluje. Co tam się odjebało? Pokażcie ten front jeszcze. Ha. Okej, okay, nieźle. Japonia widzę, że już też jest przecięta. To Japonia może zaraz skapitulować. A to niedobrze, bo to ściągnie nam szeryfa tutaj do nas. Szeryfa zwanego armią amerykańską. Z którym niekoniecznie chce się bić. Za to tu idzie pięknie na tym froncie. Potrzebujemy teraz jakichś kilku dzielnych dywizji, żeby się przełamały. I jakoś dziarsko okrążyły. O! O to chodziło, właśnie o to chodziło. Do Montpellier. Potem jakiegoś Vichy jedziesz. Dobra. Patrzcie na to. Zaraz to zobaczycie. Zaraz to zobaczycie. Wait for it. Just wait for it. Psz. Psz. Ale zaraz tu odetnę pięknie. Dawaj, jazda z kurwami. Ha, ha, ha. A ty jesteś na wojnie, ziomuś? Jesteś we wszystkich naszych wojnach. Z jakiejś głupiej przyczyny nie atakują, ale to dobrze. Dzień dobry, witamy w pięknym pokecie. Elo? Za mordercza wojna tu jest. Agresja? O, tutaj dojechaliśmy tych śmiećków. No i teraz, że tak powiem, kontynentalna Grecja się ostała jeszcze. Jak surowce zaczynają wyglądać? Okej. Okay. Trochę stali chociaż mamy. No, tu jakoś jest. O, zdobyliśmy trochę więcej stali. Może zaczęliśmy coś produkować. Może. A tungsten najbliższy to jest pewnie w Portugalii, nie? Jak mnie pamięć nie myli. Popatrzmy sobie na to. Tutaj. Tu go nie ma za grosz. Jakbym chciał Alzację zdobyć. Nawet nie wiecie jak bardzo. Marzę o Alzacji. Wyrżnij te gówno stąd. O, dawaj. Montpellier. Jedziemy. I tam, potem. Wiem, że mam punkty, tak? Wiem, cały czas ich nie wykorzystałem. Świadomość mam. Niech to pies. Czyżbym stracił tę dywizję? Nie jestem pewien. Ale próba ataku była szlachetna sama w sobie. To musicie przyznać. Dobra, nacieramy na... coś? Wycofajcie stąd tylko dywizję. I dare you. O nie! Najgorzej. Desant morski Amerykanów się zaczyna. Do Ancony! Do Ancony! Liberia dołączyła. Zaraz się zacznie robić dramat. Co? Wycofali się stąd? Jakie frajerze. Mengjiang skapitulował. Szybko, musicie przejechać tędy. Naprzód!
Próba była szlachetna, trzeba przyznać. Niech to pies. Gdzie teraz się dropują? Nie wiem, gdzieś tu. Dojedziecie ich tu w końcu? Naprawdę byłoby spoko. To by się wam udało. Jakoś tu linię Marzinota przymknąć z tamtej manieczki. No, coś się wstrzymali. O, patrzcie na to. Patrzcie, co tu się dzieje. Czy wy to widzieliście? Brak szablonu dla sprzęt zmechanizowany dwójka. No to wiem. Nie! Jedna holenderska dywizja zaraz mnie pogrąży. Kurwa, macie za głupy. Dobra, daj połowę was. Jesteście teraz pod tym marszałkiem. Waszym zadaniem jest obrona wybrzeża. Tego, tego i tego. Może tego. 12. Go. A wy, jelenie, tu. Kurde, dojedźcie tych Greków już do końca. Go. Niech to pies, zaraz będzie dramat jakiś. Właśnie mi zajęli split. Split push. Dobra. Szybko ten port musisz przejąć, bo zaraz skapituluję, bo moje 55 na Shilling Unity to nie jest najlepszy wynik na świecie. Widywałem lepsze. Kurwa, za liniami. Teraz. Wstrzymaj się z tym natarciem. Głąbie, zatrzymaj się. Tu. I ty też chyba. Tam. Trzymaj się i tu, Duncan. Dobra. Fajnie. Piechota górska. Coś się wydarzyło. Nie mogę, bo nie mam poddanych krajów. Ruch oporu bym chciał spacyfikować. Czyli ten continuous focus zrobić. O was mogę zrobić szybko. To dobry pomysł. A jak wam idzie? O! Ładnie. A te upadają? To znaczy, że wy upadacie, czy nie? Ciekawe. Chórzliwy rząd grecki skapitulował. Dobrze. Na tę wyspę idziecie. Rozciągać te ich linie jak najbardziej. To jest ważne, żeby ich teraz dojechać tutaj. Nie wiem, czemu mi Ruscy za grosz nie pomagają. Nie powiem, trochę bym liczył na nich. Ale Ruscy za to strategicznie się ustawili wszędzie i nie pomagają w niczym. No nie wiem czemu. Szpitale polowe. Ruscy się skupili na wojnie z Japonią. To dobrze. Bardzo dobrze. Bo jesteście w wojnie ze mną przecież. No, ta wojna będzie trwała 300 lat jeszcze. Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł, ta wojna. W tym momencie ugrzęzłem w jakichś pieprzonych rowach. Jak jest z wyposażeniem? Całe szczęście jeszcze posiadam. Nie za dużo, bo nie za dużo, ale jeszcze posiadam. Wojny zostały połączone. O, dzięki za to, Serar, że powiedziałeś wojny Irakowi. To na pewno mocno zmieni sytuację na froncie. Właśnie jeden z twoich sojuszników się wywrócił na głupi ryj. Tak tylko mówię. O, kolejny drop. I to tym razem lepiej przygotowanych dywizji. Tu. Możesz pójść tu, wiesz? Bo oni się chyba tu chcą dropnąć. Tak. Właśnie im się udało. To jest moje całe szczęście. Więcej. Jeffrey Keynes. Dobra, zostali dojechani na całe szczęście.
No, widzę, że moje natarcie ugrzęzło właśnie. A ty? Twoim zadaniem będzie obrona Grecji. Mam nadzieję, że ten pomysł ci się podoba. Irlandia nawet dołączyła do aliantów, no proszę. O, w jakimś punkcie udało mi się ich przełamać. Znaczy, że ich otoczymy tu. A to nieźle, chociaż szkoda, że mają tam port. To z tego otoczenia za bardzo nic nie wyjdzie. Czy ja widzę, że ich tu przełamałem? Na Paryż! Szalone dywizje do ataku! Gdzie teraz drop? Nic mnie to nie obchodzi. Na Paryż! Paryż wart jest mszy! Puszuj! Mocniej! Rafinerii ropy. Co ja zrobiłem? Nieważne. Więcej rafinerii ropy. Nie wiem, czy jakieś już zrobiłem, ale... rób ich więcej. Chyba już jakieś zrobiłem z tego, co widzę. Bardzo dobrze. Wygląda sprawa z surowcami. Ej, mamy ropę, patrzcie. Czyli coś zaczęliśmy chyba produkować nawet. Ej, nawet stal mam. Skąd ja mam stal teraz? Tutaj zdobyłem dużo stali, wybornie. O, niech to pies. Szło już tak dobrze. Paryż już był prawie nasz. Gdyby nie te wścibskie, francuskie czołgi. Wszystko by się udało. Mam lepszego dowódcę od was. Byście się tylko stąd wycofali troszkę. Jakby Ruscy na przykład, nie wiem, nie topili wszystkich swoich wojsk w głupich desantach, które tędy wysyłają. To też byłoby super. Takie mam małe marzenie. Dobić to. Widzę, że wam się nie uda chyba. Tych na szczęście zaraz dobijemy. Ej, super, patrzcie na to. Weź sobie teraz tutaj rozkaz, zobacz. Zobacz, jak będzie fajnie. Dawaj tu, patrz. Patrz, jak ci się to spodoba. Taren zdobywamy zaraz. Systemy noktowizyjne są moje. Mamy lepszą armię. Co by się tutaj nie śmiać ze mnie, proszę. Dobra. Nie wiem, jak FPS-y wyglądają, pewnie słabo, ale cóż, zdarza się. Mam jakiś sadystyczny fetysz z duszeniem ich po prostu, jak są w takich małych, ciasnych punktach. Nie wiem, pewnie tak, to jest fetysz, Ignacy. 330 tysięcy ludzi zdechło już. Holandia, Grecja. A taka Francja na przykład ile straciła? A, tak like 300 razy mniej niż ja. To dobrze, że jestem państwem, które ma dużo manpowera i puszuje ofensywnym natarciem cały czas. No, to by trochę wyjaśniało. Może... poniekąd jakąś tam mini przyczynę moich niepowodzeń. Tak myślę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale tak może trochę być. Gdzie teraz? Kurwa, przecież... No dobrze, że przynajmniej się do czegoś przydajecie. Was jakiś Rzym stracę i tyle tego będzie. Szczęście Ruscy obstawiają mi porty. Czy jakiś pożytek z was jest? Ci tu mają zaopatrzenie. Włosi nie mają już zaopatrzenia, dlatego mi idzie tak dobrze, ale... ale tylko dlatego. Ej, nie wiem, czy słyszeliście. Mam taki patent dobry. Możecie pójść tu w bok. Zobaczycie, jak to super działa. It's super effective. Patrzcie na to. O, tych dojedziemy zaraz. Południowa Francja drop. Aha. Chyba nie chce mi się już tego grać. Denerwuję się tylko na to. Wszystkie dywizje na Paryż. Ej, serio, nie chce mi się już tego grać, wkurza mnie to. Naprzód. Dobra, tu się przebiliśmy. Wychodzi na to, że zdobędziemy i zaraz. Jestem o tym przekonany. Dobra, naprzód. A jak zdobędę ten Paryż, to oni naprawdę upadną, wiecie o tym. Huh. Gdzie wy jesteście? Ktoś mi pisał, że oni są w Kłajpedii. Ale nie. Nie wiem, gdzie się ta rzesza niemiecka uchowała jeszcze. Nieważne. Chciałem jeszcze jedną rzecz zobaczyć. 54. No nie jest tak źle.
Nie jest takie absolutnie pewne, że upadną od razu. Dobra, przebijamy się, słuchajcie. Zaraz mogę zostać pięknie odcięty. Chociaż komputer jeszcze o tym nie pomyślał. To jest moja przewaga. Muszę już lepiej zabezpieczyć linię. Dzięki AI. To mi daje niemałą szansę na potencjalne zwycięstwo. Ile jesteście do upadku, Francja? Trochę. Paryż jest warty dużo punktów. Dobra, Paryż upada. Zdołaliśmy Paryż, powtarzam. O nie! Musimy zająć jeszcze jakieś inne duże miasta. Co jest teraz waszą stolicą, się nagle stało? Calais. Do Calais. Tylko że zaraz ten przesmyk się załamie i to już nie będzie zabawne wtedy. Zająć Calais. Olać Paryż. Jak ten plan wyjdzie, to będzie najlepszym planem na świecie. Chyba się właśnie zamknęło. No nie! A było tak blisko. Było tak blisko. Wszystko gdyby nie te wścibskie dzieciaki. O Bożeż ty mój. Jeszcze tu mi się teraz dropnęli. Nie, to była głupia wojna. To była najgłupsza wojna świata. O niech to pies i właśnie przegrywam. Dobra moi drodzy, tu sobie arbitralnie możemy zakończyć. Nie chcę mi się już dalej tej kampanii ciągnąć, bo jest ona co najmniej irytująca. Zobaczmy sobie jak wygląda świat. O tak, mniej więcej. A Ajanci wygrali. Myślę, że dzięki dużej naszej pomocy. Nam trochę Ruscy nie pomagali teraz w tej wojnie. No cóż, zdarza się, mogą też być poniekąd wykrwawieni. Chociaż wątpię szczerze mówiąc. O, szliście już na zajęcie cieśni, byśmy się z Turkami jeszcze pobili. No nie wiem, czy byliście tacy wykrwawieni bardzo, czy nie. Macie jeszcze sporo zasobów ludzkich, pełny pobór. Myślę, że dalibyśmy radę. Tak czy siak, dziękuję wam bardzo serdecznie za całą serię. Mam nadzieję, że się podobało. W sumie fajna ona była, dlatego że było kilka restartów po to, żeby dojść do jakiegoś tam poziomu, aż ta Jugosławia zagrała. I było spoko. Na przykład sobie pograłem trochę solowo Rumunią, która jest według mnie przeopór mocna w porównaniu z takimi Jugosławiańcami, tak? Jugolami, nie wiem jak to się do końca mówi. To uważam, że Rumunia była w cholerę mocniejsza. Zróbmy sobie jeszcze wyjście do menu. Nie, jest jakiś koniec gry? Może to. O, to tak, możemy sobie zakończyć. Więc tak, uważam, że niektóre dodatki są, niektóre państwa są dużo mocniejsze. Co jeszcze? Ciekawa kampania. No, ja myślę, że to już jest czas ją kończyć. Teraz przejdziemy na mody Kaiserreich albo Road to 56. To się jeszcze zastanawiam, tak czy siak, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że seria się podobała. No i co, ja bym inaczej byście wy... A to, moi drodzy, była nasza dzielna, komunistyczna Jugosławia, która na sam koniec zmierza do swojego upadku, żeby demokracja zatriumfowała. Tyle. Jak się zakończyła historia, możecie napisać w komentarzu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. O, halo, cześć.